Zacznijmy od planu działania. Ta prezentacja będzie na żywo, natomiast klikanie w oprogramowaniu zawsze kończy się tym, że gdzieś w pewnym momencie gubimy się tak naprawdę, co robimy, więc usystematyzuję te działania i będę pokazywał, przełączał się na ten jeden tak naprawdę slajd tej prezentacji, żeby pokazywać, w którym miejscu akurat jestem. Działania będę. Działania będę dzielił na standardowe już kroki wdrożeniowe, czy standardowe kroki, w których dzielimy funkcje systemu zarządzania dokumentacją, czyli edycja plików, baza wspólna, zarządzanie tymi plikami, kompletacja i zarządzanie kompletem dokumentów. Zawsze podkreślam, że to jest o tyle ważne, że te funkcje znajdujemy w różnych wersjach oprogramowania, w różnym oprogramowaniu i warto zawsze zastanowić się, w którym momencie rozwoju naszego działu projektowego, jakie oprogramowanie jest potrzebne i jakie powinniśmy zastosować. Teraz pokażę taki przykładowy proces, jaki będę chciał pokazać. Oczywiście tych procesów może być bardzo wiele różnych odmian w różnych firmach. No, starałem się wziąć jakiś taki w miarę uniwersalny, aczkolwiek wiem, że uniwersalność jest czasami niezbyt dobra. Ale tak, najpierw przygotujemy dane wejściowe do projektu i to zrobimy na poziomie właśnie już prośby o przygotowanie kompletu dokumentacji, czyli na poziomie zarządzania danymi. Jest to taki poziom bazodanowy, tak? Czyli stworzymy sobie po prostu jakiś obiekt bazodanowy, w którym założymy, że później będziemy kompletowali całą dokumentację projektu. Następnie wyślemy to do etapu opracowywania projektu, co wywoła nam konstruktora, który będzie musiał przygotować modele i dokumentację do tego projektu, nie w tą stronę, w tą, przygotuje pliki w Volt, te pliki zostaną zatwierdzone i podłączone do znowu obiektu bazodanowego. Tutaj stworzymy sobie ten element, który będzie już związany nie z projektem, a z danym produktem, bo jeżeli coś projektujemy, to wynikiem często są jakieś nasze produkty, które też się pojawiają na półce i są dostępne również dla innych klientów przecież. Ten produkt zostanie sprawdzony pod względem kompletacji, zweryfikowany wewnętrznie i wydany na produkcję, znowu komplet tej dokumentacji, czy wydany ten obiekt na produkcję. Wtedy będziemy mogli już cały projekt zweryfikować i wysłać komplet dokumentacji na produkcję. Pokażę również, w jaki sposób produkcja może sobie korzystać z tej dokumentacji. Więc tak, teraz wrócę. O ile nie zapomnę się przełączać na ten ekran, to będę starał się do niego wracać i pokazywać, w którym miejscu w danym momencie jestem. Przejdźmy do naszego Volta. To jest nasza baza dokumentacji. Ta baza dokumentacji zawiera po lewej stronie, widzimy w drzewku na żółto podświetlone nasze produkty i na czerwono projekty. To są po prostu katalogi z plikami naszych projektów. Jeżeli założenie ogólne jest takie, żeby stworzyć projekt bardzo podobny do tego, na który patrzymy, no, ja bym powiedział, że nawet on pewnie na końcu będzie identyczny, bo nie będę tam wiele zmieniał, bo nie o to dzisiaj chodzi. Ale żeby stworzyć taki projekt, właśnie z jakimiś niewielkimi zmianami, więc często tak to się odbywa, że bierzemy albo jakiś produkt z naszej bazy, który jest przygotowany jako wzorcowy produkt do wydania, do tworzenia nowych projektów, ewentualnie jakiś projekt, który jest właśnie bardzo podobny. Tak? Takie wzorcowe produkty są o tyle fajne, że nie zawierają danych klienta, nie zawierają danych takich, których nie możemy użyć w nowym projekcie dla nowego klienta. Więc w pierwszym kroku stworzymy sobie ten element, o którym powiedziałem, który mamy na prezentacji zaznaczony jako kartę projektu.
utworzymy sobie nową kartę, możemy sobie od razu utworzyć kartę w różnych kategoriach. My otwieramy kartę projektu. W tym projekcie, jeżeli to jest w kategorii projekt, to wiadomo, ona wpada od razu w stan dane wejściowe, czyli taki pierwszy etap to są dane wejściowe. Po prawej stronie na dole mamy cechy, które powinniśmy wypełnić. Wykrzyknikami są pozaznaczane, które są wymagane, inne nie są, ale możemy i zapewne przydałoby się, żeby były w końcu wypełnione na jakimś etapie. Tutaj wybieramy sobie typ obiektu, bo możliwe, że jest to ważne z punktu widzenia późniejszego zatwierdzania czy wyszukiwania, jakaś przewidywana data realizacji, nazwa klienta. Tutaj możemy sobie, to tak pokażę, jakby jak można od razu sobie dzielić pracę pomiędzy osoby w firmie. No i jak wiemy, że za ten projekt będzie odpowiedzialny jakiś konstruktor, kierownikiem projektu będzie ktoś. Tutaj ta lista jest oczywiście jak najbardziej dowolna. Możemy od razu zmienić, bo tutaj jest autonumerowanie nam wpada, ale często jeżeli chodzi o projekty, to raczej unikamy autonumerowania, ponieważ autonumerowanie powoduje nam to, że zawsze bierze się, więc przy plikach to jest dobre, przy zakładaniu projektów raczej unikamy, bo pojawiłyby się strasznie gdzieś tam duże przerwy, bo nie każdy projekt później jest realizowany, czasami zakładamy przecież tylko projekt i on się kończy na etapie pomysłu, no to już jest kwestia do ustalenia. Ja tutaj zmienię ten projekt, żeby zmienię numer tego projektu, żeby on wyglądał podobnie jak inne projekty. Czwarty będzie z kolei, to jest takie ręczne numerowanie, ale często pomocne. Tutaj możemy wrzucić jakieś pliki, które będą plikami z informacjami na późniejszym etapie, z informacjami dla konstruktora, na przykład wymagania klienta. Tu mnie chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebym to rzeczywiście dodał. Dobra, może później, bo jakby jak teraz zaczniemy to dodawać, to możemy się nie wyrobić później z zatwierdzaniem tych naszych rzeczywistych kroków, więc na razie to zapisujemy. Kończymy edycję. Tak, no nie wpisałem tytułu opisu, ale to jakby mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą. I teraz to, co powinniśmy zrobić, to wysłać tą naszą przygotowaną kartę do kolejnego kroku, czyli wywołać ten etap opracowania tego projektu, czyli to modelowanie. Więc my to robimy w ten sposób, że zmieniamy ten stan tak naprawdę, który tu widać na dole, on jest na etapie dane wejściowe. Ja teraz zmienię stan tego projektu na opracowanie projektu. Ta lista jest w pełni modyfikowalna pod klienta, więc możemy ustawić tu taką ścieżkę, jaką Państwo sobie u siebie akurat w firmie preferujecie. W momencie, kiedy już zmieniliśmy stan, możemy zamknąć. Teraz naszym kolejnym krokiem jest to, że powinna trafić informacja jakaś do konstruktora, żeby zaczął pracować nad tym projektem, żeby zaczął przygotowywać tą dokumentację, tak? No i tutaj wiadomo, albo po prostu idziemy do tego konstruktora, klepiemy go po ramieniu i mówimy, słuchaj, jest tutaj dla ciebie jakieś zadanie, albo wykorzystujemy moduł zlecenia zmiany w Wolcie, który przypisze konkretnie temu konstruktorowi, albo ewentualnie też, tak jak tutaj pokażę taką propozycję. Ja, taka uwaga, ja nie będę się przełączał teraz pomiędzy osobami, przygotowałem po prostu foldery wyszukiwania i nazwałem je z imieniem i nazwiskiem, z imieniem bez nazwiska, przepraszam, z imieniem, co by było, gdybym to widział, jakbym się przełączył, tak? Czyli tutaj widzę, że Bartosz ma taki swój katalog wyszukiwania, to są projekty, które są przypisane do niego i są na etapie do opracowania. Tak, no i to jest dokładnie ten projekt 04, który przed chwilą ktoś przygotował. Widzę, że muszę go opracować.
Sprawdzam, zakładam, że pewnie jakieś spotkanie, no bo to jakby nie wszystko da się ująć tu w plikach i w takiej pojedynczej karcie. W zestawieniu komponentów tego projektu jeszcze nic nie ma, czyli tak naprawdę moim zadaniem jest przygotowanie do zestawienia tych komponentów i przygotowanie plików pod to zestawienie komponentów. W tej chwili zacznę korzystać sobie z tego, co powiedziałem na początku, czyli wracam do mojego projektu wzorcowego, wykorzystam ten projekt poprzez kopiowanie modelu, bo zakładam, że on będzie bardzo, bardzo podobny do tego projektu. Kopiuję do katalogu, muszę nowy przygotować, projekt 4, tak, do katalogu projekt 4. Tu od razu mogę wybrać, co rzeczywiście będzie się zmieniało, jeżeli wiem, że przykładowo platforma będzie w jakiś sposób modyfikowana, to też mogę ją od razu zrobić kopiuj do tego projektu, więc nie będę później musiał już z poziomu Volta podmieniać tych elementów, bo jakby jeżeli o czymś zapomnę, coś będzie zmieniane, jednak później to wiadomo, że z poziomu inwentora będę mógł to podmienić sobie, natomiast tutaj od razu te pliki będą przygotowane. Korzyść jest o tyle duża, jak robię to z tego poziomu, że po pierwsze od razu dostanę numery, które są z automatu przypisane, a po drugie zostanie również skopiowana dokumentacja do tych elementów, które kopiuję. Więc a to wiemy, że właśnie takie zwykłe z inwentora zapisz i zastąp tak jakby, no to powoduje, że no jednak odwołanie dokumentacji cały czas jest do starego modelu, więc to jest jakieś tam dodatkowe klikanie, tutaj od razu nam uaktualni odwołanie do dokumentacji. Wykonam to kopiowanie. Te pliki powinny mi się pojawić w tym projekcie 4. Zmienię tylko jego kategorię, żeby ładnie wyglądał również na to, że to jest projekt, a nie zwykły folder. Tak więc powinniśmy mieć tu rzeczywiście to złożenie duże, dokumentację do tego złożenia, tak? I tą platformę, która jest jednym z elementów tego złożenia. Przełączę się tutaj, żebyśmy jakby widzieli, w którym momencie jesteśmy. Teraz wykorzystałem tak naprawdę z Volta jakieś pliki. Ja jeszcze nie dodałem tych moich nowych, tych, znaczy te pliki automatycznie są w Volcie, tak? Ale nie dodałem ich w sensie takim, że już je w jakiś sposób wysłałem do sprawdzania. Cały czas jestem na etapie opracowywania tego projektu. Otworzę ten projekt. Volt pyta, czy go modyfikować. Tak, będę go modyfikował. Tutaj dla osób, które nie pracowały z Voltem, to przypomnę, że to chwilkę trwa, ponieważ praca na projekcie zawsze odbywa się lokalnie w Volcie, więc w pierwszym kroku te pliki są kopiowane do nas lokalnie na dysk. Jak sobie wejdziemy do folderu roboczego, możemy przejść do folderu roboczego z poziomu Volta, to zobaczymy nasz folder roboczy projekt designs projekty projekt 04 i to jest nasz folder, który rzeczywiście znaczy ten plik, który rzeczywiście otworzyliśmy. On jest tutaj lokalnie u nas na dysku C. W folderze roboczym Volt. Dobrze, no to tak jak powiedziałem, ja tu wiele nie będę zmieniał. Może to, co zrobię, to wstawię z Volta jakiś dodatkowy element,
czyli załóżmy, że będzie tutaj potrzebny jeszcze jakiś nasz produkt dmuchawa na przykład. Wstawię ją gdziekolwiek. Tak więc tu już będziemy mieli, ta dmuchawa jest już w Wolcie, jest już zatwierdzona, nawet możemy ją sobie tutaj wyszukać, wstawiliśmy ją, to jest tutaj. Tak, widzimy, że ten plik już jest zatwierdzony, więc w zasadzie nie będziemy z nim pracować, to jest już gotowy element, który już kiedyś przeszedł przez całą ścieżkę i my możemy sobie go wykorzystywać w naszym projekcie bez większego sprawdzania. Natomiast to, co chciałbym pokazać już w momencie dodawania plików do Volta tutaj i zatwierdzania, to jak wygląda zatwierdzanie zupełnie nowego pliku, prawda? Więc stworzę sobie jakiś zupełnie nowy plik, żeby Państwo zobaczyli, jak to się odbywa. Tak, żeby on był widoczny, to jakoś go dużego zrobimy. Bo będę go później wstawiał do naszego projektu, więc dobrze by było, żeby było widać. Tak, to będzie dość prosty plik. Przy zapisie on mi proponuje od razu, i to jest funkcja z Volta, tak? To trzeba pamiętać, że to okno, które w tej chwili widzimy, to jest funkcja Volta. Dopiero po podłączeniu do Volta wybieramy sobie, z której puli numerów chcemy ten plik przenumerować. Dodatkowe jakieś opcje możemy wybrać co do numeru. Ten autonumer, który jest na końcu, on to jakby sprawdza całość z przodu i tu kolejny wolny nadaje, więc to powinno być jak właśnie DPZ24202, widocznie 0ZW, a tu są WW, dlatego są inne końcówki, jak widzimy. Zapiszemy sobie to oczywiście w naszym katalogu czwartym, żeby mieć porządek. Jeszcze, żeby mieć pełną dokumentację, to stworzymy sobie dokumentację na podstawie tego pliku. Też oczywiście nie będę tutaj tej dokumentacji w żaden sposób opisywał. Po prostu ją stworzę, aby był plik. Teraz tak, troszeczkę znowu dla osób, które nie pracowały z Voltem, wyjaśnienie, te pliki ja zapisałem lokalnie. Tutaj ta ikona z plusem oznacza, że ich w Volcie nie ma. Jak sobie otworzymy Volta i odświeżymy widok, to widzimy, że cały czas tych plików nie ma. Jak sobie przejdziemy do obszaru, do folderu roboczego naszego, to te pliki już tu są. Te dwa nowe pliki. Więc ja muszę z poziomu inwentora muszę je wpisać do Volta. Dodać je dopiero do Volta, żeby one mogły w następnym kroku być wysłane do sprawdzania. Więc pierwszy część tych rzeczy znowu mogę zrobić z poziomu już inwentora, bo okienko po lewej stronie, to z napisem Volt, to de facto jest przeglądarka Volta. Ja tutaj oglądam jakby pliki czy statusy plików w Volcie i mam pewne operacje z Volta. Właściwości, które będę widział tutaj, to też są właściwości tego pliku z Volta. W momencie, kiedy ja dodam ten plik do Volta, on tutaj mi wyświetla, czy w dobre miejsce go wpisuję.
to on automatycznie, Volt automatycznie przyzna mu kategorię, pierwszą rewizję A i status jakiś, który zdefiniujemy. Akurat tutaj jest zdefiniowany, żeby to był praca w toku. I teraz, jeżeli z poziomu Volta ja nie mam nic więcej do zrobienia z tymi plikami, jeżeli to jest rzeczywiście taka dokumentacja po prostu warsztatowa, którą przygotowałem inwentorze i chcę szybko wysłać do sprawdzenia, to ja mogę to zrobić z tego poziomu, nie muszę nawet wchodzić do Volta, mogę zrobić zmień stan tych plików na po prostu do sprawdzenia. I wtedy wyślę ten plik, jakby wyślę. To zmienię jemu status, tak? Więc teraz z poziomu Volta te pliki już są widoczne, tak? To są te dwa pliki i obydwa mają status do sprawdzenia. Wracamy tutaj. Przeszliśmy, czy bardzo szybko dodaliśmy plik do Volta i wysłaliśmy do sprawdzenia. I teraz już jako konstruktor mogę czekać, mogę sobie zamknąć te pliki, ewentualnie, no, żeby zamknąć, to muszę sobie przesunąć inne okno. O. Teraz te pliki już mogę sobie zamknąć, one już są do sprawdzenia. Ja tutaj kontynuując swoją pracę wstawię sobie te pliki od razu tutaj. Też oczywiście wstawię go gdziekolwiek. Zapiszę na moje złożenie. Wpiszę to złożenie nowe, czyli cały tak jakby mój projekt wpiszę do Volta. I teraz z tego poziomu znowu mogę pojedynczo, jeżeli to wiem, że to jest ten jeden plik, to ja mogę go pojedynczo zmienić stan i zmienić mu do sprawdzenia status. Natomiast przy złożeniu, to jest zawsze z poziomu tutaj inwentora działa to plik po pliku, także zawsze jest to działanie na pojedynczym pliku, więc dla złożeń dużo lepiej jest działać już z poziomu inwentora, Volta oczywiście, i zmieniać stan z tego poziomu, ponieważ ja tutaj jak robię zmień stan, to mam pełne informacje o tym, jakich plików używa to złożenie i mogę automatycznie wysłać, bo bardzo często jednak tak się pracuje, że składa się bardzo dużo plików, bardzo duże złożenie i wysyła się jako paczka, nie jako pojedyncze pliki, tylko jako paczka, więc tutaj mogę zrobić, że dla wszystkich tych plików zmień status do sprawdzenia i te, które są, o, tu chyba troszeczkę przesadziłem, nie przesadziłem, tak, przesadziłem, bo tu są, trochę, nie, no dobrze, okej, okay, bo byłem przekonany, że blower jest, aha, bo już zrobiłem, dobrze, przepraszam, jeszcze raz muszę, uważniej muszę to zrobić, bo wybierając opcję na górze, ja zmieniam dla wszystkich plików na dole, więc to jest ten przykład, jakbym wszystkie od razu chciał, wszystkie bym chciał zmienić, więc dlatego blower, który już jest zatwierdzony, też mu spróbowałem zmienić status, więc oczywiście to jest błąd z mojej strony, merytoryczny, tutaj powinienem zrobić to jednak, coś mi się chyba szerokość kolumny rozjechała, to sobie poprawię. Mogę. Tak. Dla poszczególnych plików mogę sobie zrobić ręcznie do sprawdzenia, żeby rzeczywiście nie zmienić. No tutaj trzeba rzeczywiście uważać. Więc te pliki też już będą do sprawdzenia. O, przeoczyłem jakiś plik, to ręcznie mu zmienię. On będzie.
Żeby tutaj możemy wyłączyć oczywiście sobie te pliki, które są zależne, żeby już nam się nic nie pomyliło i wysłać do sprawdzenia tylko ten, który, na którym akurat pracuję. I teraz tak, no ktoś, kto jest odpowiedzialny za sprawdzanie tych plików i znowu możemy to przypisać tutaj wpisując na przykład we właściwościach osoby zatwierdzające i wtedy ta osoba zatwierdzająca może stworzyć sobie tu folder wyszukiwania, w których wyszuka wszystkie pliki do weryfikacji, prawda? On będzie, tak, to jest Marcin akurat, to są dokumenty wewnętrzne do weryfikacji, projekty do weryfikacji, tak, widzimy, że jest jakiś projekt do weryfikacji, akurat chyba plików do weryfikacji nie zrobiłem, przepraszam, ale to przy okazji pokażę, jak sobie stworzyć taki, bo tu zrobiłem, że dokumenty wewnętrzne, natomiast nie zrobiłem, to nie jest dokument, tylko rzeczywiście to jest dokumentacja projektowa, tak, czyli edytuję sobie taki folder wyszukiwania, kategorię zmieniam nie na dokumentację, dokumenty wewnętrzne, tylko dokumentacja projektowa. Status nie do weryfikacji, tylko tam jest akurat status się nazywa do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Więc mam dwa takie warunki wyszukiwania. Jeżeli właśnie we właściwości, jednej z właściwości tych plików jestem wskazany, to tutaj pewnie bym dodał jeszcze moje imię jako osoby wskazanej. Zapisuję wyszukiwanie jako Marcin, bo to jest jakby zakładam, że to jest kierownik jakiegoś projektu. Marcin, dokumentacja projektowa do sprawdzenia. Zobaczymy, czy dobrze. Tutaj zawsze sobie klikam, żeby sprawdzić, czy cokolwiek się wyszukało, tak? Bo jak już zapiszę, to żeby nie szukać. I to jest to, dokumentacja projektowa do sprawdzenia. Widzę, jakie mam dokumenty do sprawdzenia i z tego poziomu już mogę zacząć te dokumenty weryfikować i sprawdzać. Oczywiście, jeżeli jest sprawdzony, na razie się skupię na tym pojedynczym elemencie, bo to jest nasz produkt. Stwierdzam, że tak, jest zatwierdzony, ewentualnie wycofuję do pracy w toku i tu piszę, co jest nie tak, prawda? Coś jest nie tak, tak? I wtedy jakby z powrotem znowu pojawi się to w folderze wyszukiwania osoby, która to przygotowywała, czy tam dowolnie wybrane innej i wiadomo, że to zostało wycofane. No ja tutaj jakby nie będę się cofał, zatwierdzę te dokumenty i w tym momencie jesteśmy już tutaj. Te dokumenty po prostu zostały zatwierdzone, więc możemy tak naprawdę przypisać do tego produktu kartę elementu i zacząć już sprawdzać kompletację. Są dwa sposoby są. Możemy to zrobić albo rzeczywiście przypisać ten i potraktować ten nasz nowy produkt, nowy element jako niezależny element, to robimy go tutaj po prostu pod prawym przypis element. On stworzy nam taką kartę, jak na samym początku stworzyliśmy tą kartę, tą projektu, tylko że już w innej kategorii. To jest kategoria, co nadaje się zasady, jeżeli to jest rzeczywiście część z inwentora, w zestawieniu komponentów ma po prostu napisane, że to jest część, więc tutaj dostaje kategorię część, praca w toku i będzie dalej obsługiwana ta karta, uzupełniana plikami jakimiś dodatkowymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i w ten sposób możemy ten produkt wydać nie w kontekście jakiegoś dużego zespołu, tylko po prostu jako
do weryfikacji ten produkt, żeby go wcześniej na przykład wydać na produkcję, żeby już zacząć przygotowywać cały projekt. I to jest jakby jeden sposób, ja go nie będę zapisywał celowo, żeby pokazać od razu drugi sposób. Drugi sposób to już jest rzeczywiście ten w kontekście dużego złożenia, więc przechodzimy do zatwierdzenia tego złożenia, czyli całości. Może tak zrobimy od razu, wtedy będzie nam prościej. Zatwierdzamy wszystkie inne pliki tego naszego projektu i przypisujemy element już do projektu. On w tej chwili jakby w tle gdzieś tam wyszukuje w tym pliku IAM zestawienie komponentów, które zostały w inwentorze opracowane. Bo wiadomo, znajdzie się w inwentorze, to teraz znajdzie nam się w naszej karcie. Tutaj widzimy, że te karty zostały przypisane. To dodatkowa ikona informuje nas, że ten element został przypisany już. Możemy go albo iść, co przerzuci nas do innego miejsca Volta, albo po prostu go otworzyć. I znowu widzimy taką samą kartę, ale już ta karta jest w kategorii zespół. Tak? Jest to kategoria zespół. Jeżeli chcielibyśmy zmienić tę kategorię, a kategoria się zmienia po to, żeby te pliki były inaczej traktowane, inaczej wyszukiwane, to oczywiście tutaj możemy w każdej chwili zmienić tą kategorię, na przykład na, żeby to był produkt. Tak? Więc to będzie jakiś na przykład produkt. W zestawieniu komponentów tego gdzieś nasze nowe elementy już wstawione, czyli ten blower, który to dmuchawę, którą wstawiłem, i ten element, ta część, która została, wszystkie są, a nie, to nie jest ta, bo to jest wydane na produkcję, więc to jest jakiś. Chyba, że wydałem wcześniej na produkcję. To nie może być. Nie, to on był ZW. On tu jest. Gdzieś tu powinien. Tu jest. Bo to jest ten, który nie został wydany. On jeszcze czeka na zatwierdzenie. Tamten, aż muszę sprawdzić, jak on się nazywał. Tak, on był ZW4202 i jego tutaj nie ma z powodu, że nie wiem z jakiego powodu. Gdzieś po drodze popełniłem jakiś błąd. No dobrze, bierzmy dalej, bo teraz to chyba nie ma czasu na weryfikację moich błędów. Ten projekt jako cały już, jako całość możemy na chwilkę zamknąć. Wracamy do zadania Bartosza, czyli projekty do opracowania. Tu wracamy, pyk. Teraz wysyłamy na produkcję, ale w kontekście tego całego projektu, tak? Czyli cały projekt to jest ten nasz projekt do opracowania. Teraz pod ten projekt tutaj, bo my stworzyliśmy sobie ten cały produkt, który będziemy gdzieś wstawiali niezależnie, natomiast ten projekt, na który dostaliśmy zlecenie, on jest cały czas pusty, więc to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy go otworzyć i w zestawieniu komponentów tego projektu wstawić to, co stworzyliśmy, czyli nasz
projekt 4202. I tu całe zestawienie komponentów nam się pojawi pod tym projektem. Zapisujemy, kończymy tryb edycji i teraz jak już mamy zakończony tryb edycji, to możemy zmienić stan na jakąś weryfikację, prawda? I teraz do weryfikacji, jeszcze tutaj dobrze by było chyba to też wysłać do weryfikacji. Aha, bo tutaj jakby zmieniłem specjalnie, patrzę dlaczego nie ma takiej weryfikacji. Czyli projekt, kategoria projekt podlega jakiejś weryfikacji ogólnie wewnętrznej, jakiś zespół musi się spotkać, żeby to zatwierdzić, natomiast już poszczególne jakieś elementy, no to może podlegać sprawdzeniu komplementacji lub kompletacji, przepraszam, czy weryfikacji technologicznej, normalizacyjnej, no to tu już znowu już wybieramy sobie, jak to ma być zweryfikowane. Dobrze. Tak, czyli jesteśmy na kolejnym etapie tej weryfikacji wewnętrznej. Projekty do weryfikacji. Widzimy, że ten projekt do weryfikacji nam się pojawił. Zakładamy i tutaj znowuż można zmieniać w jakiś sposób te stany. I teraz można wydać na produkcję, ewentualnie dopracować kompletację, dopiąć jakieś inne. Tak zerkam trochę na czas, czy będziemy na to mieli czas, a myślę, że tak, myślę, że zdążymy. Załóżmy, że ten projekt, może niekoniecznie cały projekt, ale ten element zostanie wysłany do uzupełnienia kompletacji, więc jakby tutaj, nie wiem, do jakiejś weryfikacji normalizacyjnej i tam proszę o uzupełnienie czegoś tam, tak? To już jest kwestia tego, jak sobie to opracujecie Państwo u siebie w firmie. No i teraz załóżmy, że to uzupełnienie to znaczy, że wymaga ten produkt, znaczy ta kompletacja tego produktu wymaga tu jakiegoś dodatkowego pliku. Szybko pokażę, jak taki plik stworzyć. Nie wiem, co to może być. Certyfikat CE, coś prostego. Coś prostego, zapiszemy to sobie gdzieś tam właśnie w tym projekcie czwartym, bo gdzieś to było, zapiszemy. I tutaj możemy z Volta, tak samo jak z inwentora, zalogować, z Volta, przepraszam, z Worda, tak samo jak z inwentora, zalogować się tutaj do Volta z zakładki. Natomiast nie trzeba tego robić. Każdy jeden plik możemy po zapisaniu w danym katalogu dodać z poziomu Volta. Dodać go do tego katalogu z poziomu Volta. W ten sposób on się tu pojawi. Dla porządku może zmieńmy mu stan, że jest już
No widzę jakieś tak średnio. On przypisał się do kategorii biuro. To przy okazji mu zmieńmy kategorię na jakieś dokumenty wewnętrzne, żeby już był porządek. Teraz już mu zmieńmy stan. Tak. Dokument nie jest w produkcji, tylko raczej jest albo zweryfikowany, albo nie. I teraz, jak on już jest tutaj wpisany, jest zweryfikowany, to możemy go włożyć jakby do. A najpierw musimy wejść w tryb edycji. Możemy go włożyć do Volta, do karty tego danego elementu. Tak? Teraz już widzimy, że jest komplet, więc zapisujemy. Kończymy tryb edycji. I tą kartę znowu wysyłamy do gdzieś dalej, tak? Akurat tutaj zrobiłem w ten sposób, że ktoś, kto robi weryfikację normalizacyjną, nie ma prawa wysłać tego do produkcji od razu, tylko jeszcze raz wysyła do sprawdzenia kompletacji. OK. Ponieważ mówię, jestem cały czas zalogowany tak de facto na tym samym użytkowniku, a tylko opowiadam, kto co powinien zrobić, więc nie będę zamykał i otwierał tego ponownie, tylko zmienię stan już jako inna osoba mentalnie, a nie fizycznie, wydany na produkcję. Ten element został wydany na produkcję. O, i już wiemy, że coś pod spodem nie jest zwolnione. 4202. Zmiana elementu A to 100, 155, tak? No więc rzeczywiście gdzieś tam pod spodem. A, no właśnie, bo możemy to zrobić w ten sposób. Wybrać sobie zależne pliki. Zależne elementy, o tak, może zależne elementy. Tak, coś z tą szerokością kolumn wyraźnie mi się dzieje dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Tak, cały komplet jest wydany na produkcję. Gdzieś tam się ukrył jakieś coś, co nie jest wydane na produkcję, więc tak naprawdę wydam to ponownie wszystko jeszcze raz. I teraz już powinien bez problemu, po prostu zaznaczając wszystko, pozbyłem się tego problemu, że on mi krzyknął, że coś tam pod spodem jest niezatwierdzone. No bo rzeczywiście nie mogę zatwierdzić złożenia, jeżeli, żeby ja podejrzewam, że właśnie ten elemencik, który wstawiliśmy, on się wstawił gdzieś w jakimś pod złożeniu, dlatego go nie widziałem po prostu na liście i tak od razu go nie odnalazłem. Natomiast rozwiązuje to problem, że wydaje całe złożenie niezależnie od tego, gdzie on tam się nam ukrył. No dobrze, to co? To dotarliśmy do momentu wydania na produkcję. I teraz w jaki sposób, że to zamknę, zostało nam. Znowu zerknę. Czas niemalże idealny. Zostało nam właśnie w jakiś sposób udostępniać to na produkcję. No i tak, pierwszym sposobem na pewno wiadomo, że jest, przełączę się może na te projekty. Pierwszym sposobem jest na pewno wydruk, tak? Czyli w momencie, kiedy sobie rozwiniemy to wszystko. Rozwiń wszystko i całe zestawienie komponentów zaznaczymy, zrobimy drukuj. On teraz w tym momencie z każdą taką kartę, bo zwróćcie uwagę Państwo, że przy tym przypisywaniu kart każdy najmniejszy element jest podpięty pod kartę i podlega jakimś zasadom zatwierdzania. One mogą być dłuższe, krótsze, bo niektóre rzeczy może bezpośrednio konstruktor zatwierdzać, niektóre muszą przechodzić przez wiele kroków. Takim chyba najdłuższym
procesem, który spotkałem w jednej firmie, to było 21 kroków. 21 kroków, który musiał przejść jakiś tam projekt, żeby to było zweryfikowane, bo najpierw była weryfikacja, później projektowanie samego elementu, później opiniowanie, później projektowanie do tego przyrządowania, oprogramowywanie, dodawanie i tak na każdym kroku coś tam się działo, więc to dosyć długi można ten proces sobie ustawić. Więc tak, tutaj on każdą tą kartę weryfikuje, czy pod spodem jest coś do wydrukowania. Jeżeli są wieloarkuszowe załączone pliki, to tu są wieloarkuszowe. Tu proszę się nie zdziwić, że tych plików jest mało, bo rzeczywiście ten projekt po prostu jest zamodelowany. Tam nie ma dokumentacji podpiętej pod każdy ten element. Pod niektóry jest i to właśnie one tu się wyświetliły. Taka uwaga przy tym sposobie udostępniania, jeżeli jakaś część podzespół jest wielokrotnie tam użyta, to ona pewnie tu wielokrotnie wyskoczy, więc to też trzeba zweryfikować. Znowu porada, na tej liście, a jak w ogóle zautomatyzować ewentualnie ten wydruk, no to jutro powiem parę słów, natomiast na tej liście możemy pracować, ta lista jest bieżąca, tak, że więc jeżeli stwierdzimy, że tego nie drukujemy, bo to jest jakieś tam powtórzenie i tak dalej, to jak sobie zapiszemy tą listę, gdzie jesteśmy, lista wydruku, to jak zamkniemy, to wtedy stając gdzieś tam na, już nie na projekcie, tylko gdzieś na wolnym, akurat stałem na projekcie, no to no, tak, ale mogę sobie zrobić otwórz i tą listę wydruku otworzyć i dalej na niej pracować. Znaczy minus oczywiście jest taki, że jak dojdzie zupełnie jakiś nowy plik, no to on tu się z automatu nie znajdzie, natomiast mogę sobie opracować, co rzeczywiście jest do wydruku, w jakiej kolejności i tak dalej. Więc to jest jakby jeden z elementów już udostępniania, taki podstawowy, czyli wydruk, a drugi, który jednak my preferujemy, to jest udostępnienie linku do tego projektu. I teraz możemy sobie ten link udostępnić jako łącze do konkretnego projektu, znaczy, przepraszam, konkretnego, do najwyższego punktu projektu, ten link po prostu trzeba sobie wkleić. Można to wysłać oczywiście tym mailem, bo jak Państwo widzieli, wyskoczyło mi okno mailowe, wtedy ten link jest po prostu linkiem. Mamy przeglądarkę webową Volta, ona nie konsumuje licencji, to jest bardzo ważne, ona nie konsumuje licencji, także w zasadzie wtedy mamy nieograniczony dostęp do zasobów voltowych. Teraz jesteśmy, akurat nie do tego projektu wszedłem, co chciałem, bo to jest projekt 02, ale to nie ma znaczenia, tak naprawdę on jest identyczny jak tamten, bo znaczy no prawie identyczny, bez tej dodatkowej części, ale tutaj mamy całe zestawienie komponentów i możemy sobie z tego poziomu przeglądać, to też możemy sobie w jakiś sposób przekonfigurować, jakie tu są dostępne kolumny, jakie dostępne informacje, na przykład po lewej stronie danego projektu i w momencie, kiedy mamy rzeczywiście wejście już w dany element, to w tym elemencie mamy i model, i dokumentację. Tą dokumentację możemy sobie otworzyć. Tu jest akurat DWF-owa podłączona, więc ona się wyświetli w design review. I tak naprawdę bez żadnego wydrukowania mamy dostępną na produkcji dokumentację. Ważna uwaga jest taka, że ja w zasadzie mogę tego maila z tym linkiem, prawda, wysłać, przy czym ten link ja mogę wygenerować również bezpośrednio do jakiegoś pliku, bo ja tutaj pokazałem, że ja wysłałem do projektu, niech ktoś sobie obejrzy, co chcę wydrukować i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy jestem na danym pliku, chcę konkretnie, przykładowo, proszę, korzystajcie z tego certyfikatu, to mogę stanąć na tym certyfikacie i tutaj wysłać bezpośrednio łącze
I taka uwaga, to pierwsze łącze otworzy nam okno Volta, które konsumuje licencję, to jest to, na którym cały czas pracuję, a to drugie, to jest ono nam otworzy przeglądarkę webową, do której też trzeba, uwaga, się zalogować, tak? To nie jest tak, że ona tutaj jest, nie wiem, czy Państwo to zauważyli, ja zamknę, jeszcze raz otworzę. Pierwsze no to jest okno logowania, więc ja tutaj muszę wpisać to, ten login użytkownika, na przykład użytkownik produkcja, czy tam tylko do odczytu. Ja muszę się zalogować, tak, i jakby dopiero ten link gdzieś tam aktywować, prawda? I wtedy mam bezpośrednio do tego pliku, mogę sobie go otworzyć, ten plik certyfikatu, który przygotowałem. Dobrze, wyrobiłem się idealnie, szczerze może nie wszystko mi się udało pokazać, co chciałem, ale mam nadzieję, że może już tutaj się ukażę. Mam nadzieję, że pokazałem taki sposób, jeden z przykładowych, tak? Bo to można, bardziej mi zależało na tym, żeby pokazać Państwu, że da się to zorganizować tak, jak to jest u Państwa w firmie procedowane. Trzeba tylko się zastanowić, w którym momencie, kto za co jest odpowiedzialny, jakie pliki trzeba dodawać i w jaki sposób kompletować tą dokumentację.